Spotykamy się dzisiaj, aby uczcić 97. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Pamiętamy, że był to proces stopniowy, a świętowanie tego dnia uzasadnione jest zbiegiem wydarzeń związanych w Polsce z zakończeniem I wojny światowej. Po tej dacie miały miejsce powstanie wielkopolskie oraz powstanie śląskie związane z procesem formowania się państwa polskiego. Kolejną próbą dla naszej ojczyzny była wojna polska-bolszewicka w 1920 roku. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku było wielką euforią, lecz nie tylko. Okazało się bowiem, że wolność to nie tylko radość, ale również ogromne wyzwanie. Nadeszły dni powszednie, a wraz z nimi kryzys gospodarczy i słabość demokratycznych procedur. Choć nasi przodkowie nie uniknęli błędów, to dorobek dwudziestolecia międzywojennego zasługuje na podziw i szacunek. Dla pokolenia urodzonego w suwerennej Polsce wolność i niepodległość są czymś oczywistym. Wszyscy musimy pamiętać jednak, że żyjemy w państwie, które za niepodległość zapłaciło wysoką cenę. Cenę krwi swoich obywateli. Winni jesteśmy im szacunek i pamięć. Wspominamy dzisiaj naszych rodaków, którzy w najcięższych czasach nie stracili nadziei i walczyli często w beznadziejnej walce o godność i wolność Polaków i Polski, a także tych, którzy w codziennej ciężkiej pracy przejawiali swoje poświęcenie dla ojczyzny. Z drugiej zaś strony jest to dzień radości i ogromnej odpowiedzialności za przyszłość ojczyzny. Ojczyzna nasza to przede wszystkim wspólnota nas wszystkich, którzy żyjemy tu, na polskiej ziemi. O wielkości państwa stanowią bowiem jego obywatele. Inwestując w siebie, odkrywając swoje talenty, kształtując swój charakter, zakładając rodzinę, wychowując dzieci, działając w organizacjach pozarządowych i angażując się w życie społeczne, wspieramy naszą ojczyznę. Jeśli dodamy do tego pracę i przedsiębiorczość, wypełnianie naszych obowiązków obywatelskich, takich jak na przykład udział w wyborach, otrzymamy definicję prawdziwego patriotyzmu na miarę współczesnego świata. Pod koniec XVIII wieku nasze państwo zniknęło z map Europy, cicho, bez międzynarodowego oburzenia politycznego. Polakom pozostało marzenie, działanie, walka. 11 listopada 1918 roku wybiła godzina wolności. Po 123 latach niewoli naród powstał z kolan, a dzień ten stał się symbolem odrodzenia umiłowanej ojczyzny. Nasi pradziadowie modlili się: ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. A żołnierze Legionów Dąbrowskiego śpiewali: jeszcze Polska nie umarła. To, co przez pokolenia wydawało się niemożliwe, spełniło się. Polska stała się niepodległa, wolna, pełna nadziei i wiary. Odzyskanie wolności było możliwe dzięki poświęceniu całego narodu, ofiarom złożonym w trakcie bohaterskich zrywów narodowych, a także tym, którzy każdego dnia walczyli z germanizacją i rusyfikacją. Marzenia spełniły się dzięki wykorzystaniu całego dorobku poprzednich pokoleń, poparty krwawą walką i sprzyjającej sytuacji międzynarodowej. Ideą święta odzyskania niepodległości jest refleksja i zaduma nad przeszłością. Każde święto, a więc i to dzisiejsze, jest podtrzymywaniem tradycji na fundamentach, której budowana jest teraźniejszość i przyszłość. Nie możemy zapomnieć o tym, że ten szczególny listopadowy dzień symbolizujący miłość do Polski jest datą radosną. W taki właśnie sposób chcemy ją świętować. Musimy robić wszystko, by pamięć i wdzięczność za krew oddaną w walce o wolność i niepodległość naszej ojczyzny nigdy w naszej świadomości nie umarła. Świętując dzisiejszą rocznicę, wracamy do swoich korzeni. Pamiętajmy, że jesteśmy spadkobiercami ponad tysiącletniej historii polskiego narodu. Postawy godne Polaka muszą być kształtowane równocześnie w domach oraz szkołach, gdzie lekcje języka polskiego, historii i religii powinny uczyć młodzież, czym jest tradycja, wiara i miłość do ojczyzny. Uczmy takiego patriotyzmu, który patrzy w przyszłość, ale musi mieć korzenie w przeszłości, musi mieć pamięć, bo nie ma patriotyzmu bez pamięci. My, Polacy, dumni jesteśmy z naszego narodowego dziedzictwa.
Obowiązkiem naszego pokolenia jest przekazanie potomkom całej spuścizny historii narodu polskiego. Wyrażam dzisiaj głęboki szacunek tym, którzy wtedy spełnili marzenia o niepodległej Polsce, tym, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za jej losy, a także tym, którzy wtedy poświęcili swoje życie ojczyźnie. W wielu miejscach województwa podlaskiego, w wielu miejscach Polski odbywają się uroczystości związane z dzisiejszym świętem. Spotykamy się, by oddać hołd tych, którzy walczyli o niepodległość, którzy oddali swoje życie. Czynili to nie patrząc na swój wiek, zajmowane funkcje czy też poglądy polityczne. Dzięki temu możemy w tej chwili żyć w czasach, kiedy tak naprawdę za wolność nie musimy ginąć, o wolność nie musimy walczyć, a po prostu tą wolność musimy pielęgnować i czynić wszystko, by nie stało się inaczej. Cieszę się, że w Łomży te uroczystości właśnie odbywają się od lat w ten sposób, że wszyscy spotykają się, wszyscy świętują, bo ważne jest to, żeby nie zapominać, pielęgnować tą tradycję, tą historię. Też pamiętać o tym, że to religia też nasza wszystkich motywowała do działania i dawała tą siłę do walki. W pozytywnej atmosferze radosnego, patriotycznego świętowania życzę wszystkim tu zgromadzonym, waszym najbliższym oraz wszystkim mieszkańcom Łomży tego, aby wielkie zwycięstwo naszych przodków budowało poczucie narodowej dumy, a łączące nas dziś serdeczne myśli dawały nadzieję na lepsze, optymistyczne jutro.